Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na recenzję pierwszego odcinka serialu Adam Fara. Nazywam się Fara. Dominika Wiązecka. Kochani, no więc tak, obejrzałam ten odcinek dopiero. I mam w sobie takie straszne emocje, które ten odcinek wzbudził we mnie, że nie wiem, czy dam, dam radę, czy będę w stanie to wszystko opisać. Po pierwsze, ten film jest absolutnie różny od wszystkiego, co widzieliście do tej pory w tureckiej telewizji. Jest niepodobny do czegokolwiek. To po pierwsze. Po drugie, jest zrobiony świetnie, e, zjawiskowo. To jest film na Oscara. Nie nie żartuję. Jak prowadzę ten kanał od lipca ubiegłego roku, to pierwszy raz używam e, takiego sformułowania. To jest film na Oscara. A czy Oscara dostanie, no to. E, Wątpliwe, tak? Z innych zupełnie powodów. Po trzecie, jaki to jest gatunek? Najbardziej thriller, potem thriller psychologiczny. Jeszcze raz, to jest absolutnie niepodobne do wszystkiego, co znamy, z czym nam się kojarzy turecka kinematografia. To jest film w stylu Hitchcocka, ale lepszy, bardziej współczesny, Taki, w takim współczesnym, szybkim rytmie napisane. Ten film trwa 2 godziny 17 minut, i domyślam się, to jest klasyczny film tygodniowy, czyli raz w tygodniu. Słuchajcie, my jesteśmy nieprzyzwyczajeni do oglądania takich filmów yy, długich, yy, no ale ten jest wart oglądania. Yy, jaki ten film nie jest jeszcze? To nie jest film taki e, wygładzony, ładny, estetyczny. E, tam nie ma e, piękna, pięknej historii o miłości czy, czy o czymkolwiek, piękna e, w jakimkolwiek sensie. Tam nie ma takiego egzystencjalizmu, ani rozmów o życiu, ani rozmów, e, jakimi zasadami kierować się w życiu, to jest film realistyczny, brutalny, drapieżny, agresywny, bardzo współczesny. No i mogą go oglądać wyłącznie ludzie o bardzo mocnych nerwach. Jak zaczęłam to oglądać, to pierwsze moje uczucie było negatywne. Bo ja jestem przyzwyczajona do tego, żeby oglądać ładne obrazki. Czyli pięknych aktorów w pięknych kostiumach, którzy zasiadają w pięknych salonach na pięknych kanapach. No i jeż jeżeli jeszcze tam te dialogi między innymi są znośne, no to tak mój zmysł estetyczny jest zaspokojony. Ten film nie jest taki. Tutaj nie ma nic pięknego. Tutaj jest e, brutalność, e, dosłowność życia w takiej e, najbardziej e, obrzydliwej, koszmarnej e, warstwie. To jest taki świat, e, którego chcielibyśmy nie oglądać, ale świat realistyczny. E, dlaczego ja powiedziałam, że to jest film Oscarowy? Po pierwsze, no świetna jest konstrukcja tego utworu. On jest świetnie pomyślany na poziomie scenariuszowym. Po drugie, ja tu widzę dwie oskarowe role. O tejże tutaj, yy, widoczny na zdjęciu, Demet Ozdemir i yy, Faceta, który grał w narzeczonej ze Stambułu, może ja go gdzieś znajdę. Może ja go gdzieś znajdę. Takiego ciemnego, mrocznego, strasznego, obrzydliwego typa, który jednak jest wściekle atrakcyjny. O, jest, 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 jest. jest. I pociągający. Oto. Frat tanysz. Słuchajcie, dwie y, role zasługujące według mnie na Oscara. Nie używałam jeszcze tego zwrotu wobec jakiegokolwiek filmu. Wiem, co, co mówię. Kurcze, jak oni grają. Nie wiem, mnie to zachwyca. Wściekle. Jest jeszcze aktor główny który gra takiego obrzydliwego, psychodelicznego typa. To jest Engin Akirek. Tak, ćwiczę wymowę. No i on gra dobrze, ale nie tak zjawiskowo. Więc kreacje aktorskie są genialne. Scenariusz jest szokujący. Bardzo dobra reżyseria, montaż, ekranizacja, muzyka. Ja w tej mojej zajawce, którą zrobiłam do, do tego filmu, i jest taki film, znajdziecie na moim kanale. Nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Tam ta aktorka Demet Ozdemir śpiewa. Ona tutaj akurat nie śpiewa. No ale niewątpliwie jest to atut. O czym jest ten film? On jest nieprawdopodobny. On jest taki. E, e, słuchajcie, e, był taki tytuł e, filmu: Odrażający brudni źli. Zupełnie innego. To by pasowało do tego. By pasowało do tego. E, pokazuje e, czarne strony miasta. Postaram się w skrócie, bo film trwa 2 godziny 17 minut, więc będzie duży skrót. Główna bohaterka Fara jest sprzątaczką. Słuchajcie, wiecie co? No, um, zachwyca mnie ta aktorka, że ona się pozwoliła tak obrzydzić. Że tam nie wiem, wydarli jej jakieś zmiany na twarzy i ona tak się pokazuje. A przecież ona jest znana z tego, że jest piękna. I ten, ten film, w którym grała na dwójce Miłość i Przeznaczenie. No, muszę się przyznać, że, że ten film troszkę mnie rozdrażnił, troszkę mnie rozdrażnił. Ja w pewnym momencie sobie go odpuściłam, bo uświadomiłam sobie, że on bardziej mnie drażni, niż cieszy. Co nie oznacza, że ta aktorka gra dobrze. No, po prostu mieli taki, taki drażniący pomysł na, na film. E, chcę tu pochwalić aktorkę. Ona jest młoda, e, piękna, śliczna. E, ona jest modelką. E, ona odnosi sukcesy. A tutaj pozwoliła się tak obrzydzić. Słuchajcie, to jest Oscarowa rola. E, zagranie, zagranie. Rozumiecie, nie za to, że się pozwoliła obrzydzić, nie, ale za, za jakość jej gry. Dobra, więc mamy służącą, która jedzie do pracy. Jedzie do pracy nielegalnej. Pochodzi z Iranu, mieszka w Turcji, nie ma dowodu osobistego. Razem z innymi sprzątaczkami zostaje, bo jest sprzątaczką. Zostaje zapakowana do jakiegoś busa i jedzie do y, lokalu, gdzie mają sprzątać. No i sprzątają. Y, w tym lokalu są świadkiem awantury y, dwóch y, właścicieli tego lokalu. Kłóci się o, o, o przewodnictwo. No i te kobiety są świadkiem, świadkiem tego wydarzenia i się y, Jeden z nich pyta, kim jesteście? Sprzątaczkami. Sprzątaczkami. No i sprzątają. Potem jedna z nich wychodzi, właśnie ta Fara, wraca do domu i poznajemy jej życie. Jest matką samotnie wychowującą dziecko. To dziecko jest takie specyficzne. Chore. Najprawdopodobniej z tych słów, które tam padają, można wywnioskować, iż choruje na białaczkę i mieszka w takim namiocie. W takim namiocie to jest pokój dziecinny. Ono jest izolowane przed, 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 przed bakteriami. I e, ta matka bardzo kocha to dziecko i wychowuje je samotnie. Z jakiegoś powodu uciekła z Iranu, mieszka w Turcji, pracuje jako sprzątaczka. Bardzo kocha to dziecko. E, takim stałym elementem tego filmu jest to, że ta fara permanentnie się myje. Ona się myje z kilku powodów. E, bierze prysznic kilka razy dziennie. E, dlaczego? Po pierwsze, żeby zmyć z siebie ten brud, jaki nabyła, będąc sprzątaczką, a dwa, żeby do tego dziecka wejść, nie narażając go na zarażenie. Więc ona ma taki obsesyjny nawyk mycia ciągle, permanentnie myje ręce to po pierwsze. Po drugie, wchodzi cało pod prysznic i myje się z głową kilka razy dziennie. I to jest element jej życia, bo chce w ten sposób uchronić dziecko i dopiero umyta wchodzi do tego namiotu, żeby mogła pobyć ze swoim dzieckiem. Dziecko też bardzo dobrze gra. No i mają ze sobą takie bliskie relacje. Rozmawiają troszkę po turecku, a troszkę tam ten e, e, język wchodzi e, irański. No i dziewczyna w, e, na... E, na noc idzie do kolejnej pracy, ponieważ ona no, potrzebuje dużo pieniędzy na operację dlatego tego syna, ciągle odkłada, więc zacharowuje się non-stop. Idzie do kolejnej pracy na noc, tak? Wzięła prysznic, pobawiła się trochę z dzieckiem, po czym zostawia dziecko pod opieką sąsiadki, idzie na noc do kolejnej pracy. No i przychodzi tam do jakiegoś lokalu, nikogo tam nie ma, bierze się za sprzątanie, sprząta. Tymczasem w tym lokalu dochodzi do zabójstwa. Najpierw do pyskówki, potem do zabójstwa. Zostaje zabity młody człowiek. Ona przez przypadek to słyszy. I tak się akurat zdarza, że troszkę wystawia ją jej własny syn. Bo oni tam, ta sąsiadka z tym dzieckiem, dzwonili do niej i mówią, zrobimy sobie zdjęcia, przyślemy ci zdjęcia. Więc ona jest świadkiem tego morderstwa i chowa się, ale ma komórkę. I dźwięk przychodzącego MMS-a uświadamia tym bandytom, że jest świadek. Więc wyciągają ją z tego, z tego konta. I sprowadzają tak obok tego trupa. No i się zastanawiają, zabić ją czy nie zabić. Ten morderca, właściwie morderca, histeryzuje, tak? Hysteryzuje bardzo, bo on niby zabił przez przypadek, tak, oto jest ten. Niby zabił przez przypadek, ale temu drugiemu facetowi, to jest, to jest po prostu mafia. Bardzo, bardzo zależy na tym, żeby, żeby tamten faktycznie umarł, więc on zostaje postrzelony i oni nie udzielają mu pomocy, czekają aż umrze. No i wy, wychodzi ta sprzątaczka, zastanawiają się co z nią zrobić. No i wszystko wskazuje na to, że ją zabiją. Ten główny bandyta wyciąga pistolet, mierzy w jej stronę i mówi, że ją zabiją. A ona się broni, mówi: Nie zabijajcie mnie, będziecie potrzebowali kogoś, kto posprząta tę krew. A ten morderca mówi: A jaki to jest problem, zmyć krew z podłogi? A ona mówi: Nie znasz się, to się nie zmywa wodą. No i podaje nazwy środków chemicznych, które trzeba zastosować, żeby zmyć krew z podłogi, bo inaczej krew wejdzie w podłogę i trzeba zastosować odpowiednią procedurę żeby wyczyścić krew z podłogi, inaczej krew wejdzie w podłogę. No i tym ratuje sobie życie, no i zostawiają ją, tak? E jeden z facetów wyprowadza tego mordercę żeby spokojnie wrócił do domu, wynoszą tego, e tą ofiarę, a ona stosuje te wszystkie środki chemiczne i sprząta. E potem ten główny bandyta e zabiera ją ze sobą. Zabiera ją ze sobą i nie mówi nic. I ona go prosi: Słuchaj, nie zabijaj mnie. Ja posprzątałam krew po waszym zabójstwie. Jestem współwinna. Nie zabijaj mnie. Mam małe dziecko. Jestem jedyną opiekunką tego dziecka. Nie zabijaj mnie. A ten nie mówi nic. W związku z powyższym, kobieta robi zaskakujący manewr: wyskakuje z samochodu na autostradzie. Jak te wszystkie jej prośby do niczego nie doprowadzają, wyskakuje z, e, z samochodu na autostradzie i ucieka. Ucieka, idzie do domu, wraca do domu i znowu się myje. Tak? Znowu się myje, idzie do syna, e, przytula się i tak się jakoś regeneruje przy tym swoim synu. E, scena kolejna. Mamy mężczyznę. Słuchajcie, on jest zjawiskowy, ojoj, ojoj, on jest zjawiskowy. Ja już ten potencjał w tym chłopie, frat tanysz. zobaczyłam, kiedy widziałam tę narzeczoną ze Stambułu. Już tam to była kreacja aktorska, rewelacyjna. Na to też się zapowiada, na taką oskarową rolę. Widzimy mężczyznę, który siedzi nad trupem w lesie. I jest e, wstrząśnięty, szokowany. Wokół niego w tym lesie e, stoi cała gromada policjantów i boją się podejść. Okazuje się, że to jest komisarz policji, e, a ten zmarły to jest jego krewny. No i przychodzi do tego i, i tak godzinę stoi. Godzinę siedzi nad tym zmarłym i nie pozwala tej policji podejść. No i w końcu przychodzi taki jego, jego przyjaciel mówi ile on tak siedzi godzinę godzinę siedzi no to ja do niego pójdę i e, idzie do tego mężczyzny i e, mówi, składa mu kondolencje e, no i ten facet który jest komisarz który jest krewnym zaczyna prowadzić śledztwo e, w tym czasie fara e, to jest jest to ekipa policjantów i wszyscy po kolei składają mu kondolencje. W tym czasie Fara zabiera swoje dziecko i idzie do szpitala na cykliczne badania. W tym celu ubiera syna jak kosmonautę w taki strój, który chroni go przed bakteriami. No i yy, ja tylko się zastanawiam, jak on oddycha. Jak on oddycha? Bo to nie jest wytłumaczone. W każdym razie przychodzi z tym chłopcem, on chce się bawić z innymi dziećmi, ale nie może się bawić, bo no dzieci, widząc go w takim stroju, odsuwają się od niego. No i idzie na te badania. Na badania idą w trójkę razem z tą zaprzyjaźnioną sąsiadką. Idą na badania, i badania wskazują, że no stan dziecka jest lepszy lepszy niż do tej pory i że jest opcja na przeszczep. Lekarz mówi, że jest opcja na przeszczep w związku z powyższym e, tylko, że za granicą jest dawca e, rozumiem, że szpiku kostnego e, za granicą, e, no ale potrzebne do tego po pierwsze pieniądze, po drugie no dokumentacja. Kobieta nie ma dowodu osobistego, rozumiecie? Jest nielegalnie. W Turcji, więc po prostu operacja jest trudna. Ale ona się cieszy z tych wyników i wraca do domu. Wraca do domu razem z synem i zostaje tutaj tego bandytę. No i tutaj następuje między nimi taka scena straszna, porażająca, taka dramatyczna, szokująca. Kobieta broni się, broni się jak może. Ten bandyta ją zastrasza. Ona chce go zabić, okazuje się, że tam w tym pistolecie nie ma naboi. Taka walka między nimi odbywa się gwałtowna i drapieżna, bo ona rozpaczliwie kocha to swoje dziecko. No i pobyt tego bandyty w tym mieszkaniu kończy się tym, że on mówi: e, Masz milczeć. Masz milczeć. Jeżeli nie, zabije ciebie i twoje dziecko. Rozumiesz? No i ona kiwa głową, że rozumie. W tym czasie oglądamy śledztwo prowadzone przez tegoż komisarza. Wszyscy składają mu kondolencje, przychodzi jego ojciec, współczują mu wszyscy bardzo. Facet jest w niewyobrażalnej traumie, bo ten chłopak był jego krewnym, i on został zabity w takiej koszuli, którą dostał od niego w prezencie i, i mówił, że te koszulę oszczędza na specjalną okazję i w tej świątecznej koszuli został zabity. No i yy, to. Yy, ten komisarz łapie od razu, jakieś ma podejrzenia, tak? Jakieś ma podejrzenia, łapie tego bandytę. No i następuje między nimi taka bardzo e, dramatyczna sytuacja. On, e, no i jeden jest groźny, drugi jest groźny, no, mało się nie pozabijają, ale jednak ten komisarz wydobywa tego bandytę z tego samochodu, chociaż ma pistolet, no i prowadzi go do, e, do komisariatu, aresztuje go. Mamy scenę w mieszkaniu. To jest mieszkanie w tym samym bloku, w którym mieszka ta matka z dzieckiem. I tutaj mamy tę te, te, te sąsiadkę, która opiekuje się dzieckiem. No i matka ma ciągle żal: dlaczego sąsiadka jest dla ciebie ważniejsza niż własna matka? Jak możesz się tak zachowywać? Jak możesz się tak zachowywać? Tymczasem komisarz przeprowadza bardzo dramatyczne śledztwo, bardzo takimi brutalnymi metodami. Jest zrozpaczony i te rozpacz jakoś wyraża. Walczy przez cały dzień, potem każe tego bandytę dać na dołek, a potem wraca do, 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 do swojej rodziny, do swoich krewnych i płacze. Płacze w samochodzie, płacze na schodach. Matka tego dziecka, ta sprzątaczka, widzi Sara, przepraszam, Fara, widzi to wszystko. No i mu współczuje. Facet przychodzi do swojej rodziny, to jest jego rodzina. No i wszyscy wiedzą, że, że ten chłopak umarł, i bardzo rozpaczają. Ta dziewczyna była z tym związana, z tym którym, chłopakiem, który jest zabity. Idzie wypłakać się do fary. Zasypia w tym namiocie tlenowym razem z chłopcem. Ona kocha tego chłopca i jego matkę jak swoją rodzinę. Na Nazajutrz pod tym blokiem dochodzi do dramatycznej sytuacji, wpada matka tego chłopaka, który był zabity, i rzuca się na tego policjanta, bo to przez niego tamten jej zabity syn został policjantem. Dramatyczna sytuacja fara ją widzi. No i e, widzi też tę matkę, która rozpacza i płacze na tych schodach i pokazuje zdjęcie swojego syna, okazuje się, że to jest ten chłopak. E, policjant wraca do komisariatu i dowiaduje się, że e, główny podejrzany zostaje wypuszczony. No i dochodzi do strasznej awantury w komisariacie, która jest e, filmowana. E, e, komisarz idzie, no genialna kreacja, e, komisarz idzie do swojego przełożonego i się pyta, no jak mogłeś jak mogłeś tego człowieka wypuścić, nie masz dowodów i jesteś agresywny, odsuwam cię od sprawy tak mówi przełożony tymczasem Fara ma poczucie winy, że no była świadkiem morderstwa powinna zeznawać a z drugiej strony, boi się strasznie o swoje dziecko, ale jednak idzie na policję, żeby zeznawać, bo już wie, się pyta o tego komisarza, no bo to jest w jakimś sensie krewny jej sąsiadów, więc wie, z kim ma rozmawiać. No i siedzi na tym komisariacie i po prostu boi się. I niestety dochodzi tam do dramatycznego spotkania. Tegoż bandyty z e, e, farą. Kobieta ucieka błyskawicznie, wraca do domu, każe się dziecku pakować, ubierać ten skafander, e, po prostu, który go chroni przed bakter bakteriami, i uciekają z domu. Bandyci szybko przychodzą do jej mieszkania, ale jej już tam nie ma. Kobieta idzie do swojego pracodawcy i domaga się pieniędzy. On mówi, że nic ci nie dam. A ona mówi, jak mi nic nie dasz, to natychmiast idę na policję i mówię, że zatrudniasz mnie na czarno od wielu lat. No i dostaje od niego pieniądze, ma pieniądze na ucieczkę. Chce uciekać z zagranicy. W tym czasie ten chłopak, który był prawdziwym mordercą, totalnie się rozkłada. No i ten główny bandyta przychodzi do niego, żeby się pozbierał, że on trzyma rękę na pulsie. Kobieta Fara ucieka z miasta. Przy okazji, niestety, pokazuje, że ma pieniądze, i jej tropem rusza złodziej. Jej tropem ruszają wszyscy bandyci na nią napuszczeni, ale także złodziej. Tymczasem komisarz jest w złym stanie psychicznym, ale dostaje namiary. W którym lokalu przebywał ten jego krewny i znajduje miejsce zbrodni, e, ogląda monitoring. E, fara zostaje okradziona w, sa, w, samo, e, w autobusie. Zostaje okradziona. No i widzi tegoż, e, widzi tegoż e, złodzieja. To jest taki przypadkowy złodziej, tak? Taki przypadkowy złodziej. I zostawia syna na postoju i biegnie za tym złodziejem, i ten złodziej, nie wiem czy ją uderza nożem, czy czym, w każdym razie ona leży we krwi. Leży we krwi i trafia na pogotowie do szpitala. Tam ją opatrują. Tymczasem komisarz ogląda monitoring i dostrzega tam na tym monitoringu, że obok podejrzanego siedzi ktoś. Oglądają ten monitoring. Fara wychodzi ze szpitala, no nie ma kasy. I widzi człowieka przywożonego do szpitala, który wygląda na bardzo bogatego. Pyta się, czy on jest bogaty, ważny? Tak. I ona zostawia swojego syna, biegnie do sali szpitalnej, tam do sali operacyjnej i przeprowadza na nim zabieg chirurgiczny. Mówi, że jest, że jest lekarzem i przeprowadza na nim zabieg chirurgiczny, ratuje mu życie. Mężczyzna się To jest ojciec mordercy. Mężczyzna się pyta: Jak się nazywasz? Nazywam się Fara. No i Fara opiekuje się nim do przylotu samolotu, odprowadza go do, przepraszam, do helikoptera, bo mają go przewieźć do innego szpitala. No i ten mężczyzna, uratowany przez nią, jest jej wdzięczny i mówi, żeby mu towarzyszyła. Jakoś się nią zauroczył, tak? Jakoś się nią zauroczył. I kobieta odprowadza go do tego helikoptera, i do tego mężczyzny przybiegają jego synowie. No i to jest morderca i ten główny bandyta. A ten, a ten ojciec mówi: pilnujcie tej kobiety, bo, bo, ja, bo ja ją muszę jeszcze zobaczyć. Ja się muszę z nią jeszcze spotkać. No i odlatuje helikopterem do innego szpitala. A główny bohater, ten bandyta, widzi tę farę. Ona uratowała życie ojcu mordercy. Uratowała po to, żeby mieć kasę na ucieczkę, no bo została okradziona. No widzicie, jakie to jest pasjonujące? No wściekle, wściekle. Po prostu ogląda się to z takimi emocjami, że po prostu e, ludzie o słabych nerwach nie powinni tego oglądać. Ale jeżeli interesują was filmy tego gatunku, takie trzymające w napięciu, bardzo mocne, emocjonalne, zrobione w taki współczesny sposób, no to polecam. Na mnie ten film zrobił olbrzymie wrażenie, a te kreacje. Demet Ozdemir i Frata Tanysza według mnie mają jakość oscarową. No, powiedziałam to po raz trzeci. Kochani, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka